Cześć, z tej strony Ewelina, czyli Scrapbooking by Ewela, a to jest kanał, na którym dzielę się z Wami moją miłością do scrapbookingu. Znajdziecie tutaj prezentację moich prac, a także różne tutoriale oraz porady dotyczące tego papierowego rynku dzieła. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją moich sierpniowych prac. Powstało u mnie 6 kartek, 1 exploding box, a także album, które zobaczycie w oddzielnej prezentacji. Sierpień, generalnie wakacje, to taki czas, kiedy staram się, korzystając z tego czasu urlopowego, tego kiedy więcej mamy tych wolnych chwil, robić troszeczkę porządków w pracowni i bardzo mocno skupiam się na pracy z końcówkami kolekcji, ze ścinkami i z przerabianiem różnego rodzaju resztek. Częściowo te prace są efektem takich właśnie kreatywnych zabaw. Zapraszam do oglądania. Pierwszą z dzisiejszych prac mieliście okazję zobaczyć już od podszewki. Jest to cytrynowa kartka patchworkowa, na którą tydzień temu ukazał się cały tutorial. Wykorzystałam tutaj końcówki z kolekcji od Scrapboysów, z kolekcji Butterfly Meadow. Jak widzicie jest to tutaj bardzo kolorową, bardzo energetycznie. A takim motywem, który łączy wykorzystane przeze mnie papiery i, taką, i ze starszej kolekcji z papierami nowymi od Scrap and Me, jest właśnie ten motyw cytryny. Całość kartki myślę, że prezentuje się bardzo fajnie i pozytywnie, a jeśli jesteście ciekawi, jak ją wykonać, to zapraszam do filmu z tutorialem na tą właśnie pracę. Pracując z końcówkami actionowej kolekcji, takiej z motywami, zarówno biało-czarnymi, jak i z motywami kolorowych kwiatów, postanowiłam sobie przygotować taką bazę, która jeszcze nie jest spersonalizowana na jakąś konkretną uroczystość. Mamy tutaj bazę oklejoną, taką ścinkową, że tak powiem, mozaiką, ale z racji tego, że papiery są dość wzorzyste tych. Miejsc łączeń wcale tutaj zbyt mocno nie widać. Wykorzystałam czarną bazę, która nadaje nam tutaj sporo kontrastu i charakteru tej pracy, oraz patchworki, które powstały z elementów w biało-czarne kropeczki, które całej pracy nadają takiej lekkości i świeżości. Myślę, że do tej pracy fajnie pasowałyby elementy na przykład biało-czarne. Jakieś kwiatki ze stempli na białym tle, ale niewykluczone, że jeszcze wyobraźnia podpowie mi w momencie jakiejś konkretnej personalizacji zupełnie inne rozwiązanie. Co myślicie o takim przygotowaniu sobie bas pod personalizację? Bo ja uważam, że warto mieć kilka oklejonych w ten sposób kartek, aby móc szybko dodać odpowiednie dodatki. I w ten sposób w ekspresowym tempie przygotować ciekawą pracę. Kolejne dwie prace to takie praktycznie można by powiedzieć bliźniacze kartki, które powstały z końcówek kolekcji um, Coral, Coral Romance od marki Laserowelowe, która już teraz nie produkuje papierów. Ja miałam dwa arkusze, troszeczkę jakichś elementów wycinanych. I postanowiłam, że powstaną z tego dwie proste kartki do koperty. E, kartki te można mm, prezentować zarówno w poziomie, jak i w pionie, ponieważ w taki sposób zostały przygotowane, że ta personalizacja może zarówno w ten sposób być umiejscowiona, jak i w ten sposób, i też będzie dobrze wyglądać. E, jak widzicie, mamy tutaj bardzo. Fajny kwiatowy arkusz, który tworzy nam ciekawą ramkę wokół spokojniejszego i delikatniejszego panelu. Ja ostatnimi czasy bardzo lubuję się w takim rozwiązaniu, w którym układam sobie centralnie kompozycję z elementów do wycięcia. Na to dając tylko niewielką serwetkę i miejsce właśnie na personalizację, jak już kilkakrotnie wspominałam. To często powstają u mnie prace osiemnastkowe, ze względu na to, że syn właśnie na tego rodzaju imprezy bardzo często chodzi, więc ja już uprzedzając jego wszystkie zamówienia przygotowuję sobie podobne kartki na zapas. Jeśli chodzi o tą serwetkę, wykorzystałam tutaj wykrojnik, marka Landscape i nie pamiętam co dalej. Taka niewielka owalna serwetka. Bardzo fajnie tutaj pasuje. Jeśli chodzi o ten środek, został wyklejony dość, dosyć takim e, mocniejszym papierem. Natomiast kiedy przyjdzie tutaj wklejka z życzeniami, to całość już nabierze znowu takiego delikatniejszego charakteru. E, kolejna praca. Jest pracą bardzo podobną. Natomiast jak możecie zauważyć, wykorzystałam tutaj białe tło. Ponieważ zabrakło mi już papieru z kolekcji. Natomiast jak widać, te kwiaty ułożone na białym tle prezentują się przepięknie, świetnie się wybijają i tak naprawdę ta złota podbitka, która nawiązuje do tych środeczków kwiatowych, również rewelacyjnie tutaj mi zagrała. Widzicie, że kartka wcale nie jest jakaś zbyt prosta, ale mimo to ona. Ma tylko kilka dystansów, dzięki czemu bardzo łatwo zmieści się do koperty. Tu wystarczy dodać tak naprawdę cyferkę z, z uroczystością, czyli na przykład, że 18, że 40. Tematyka pracy bardzo uniwersalna, więc myślę, że to jest też jedna z takich baz, które czekają na takie zamówienie na już zaraz, teraz. Następna praca, którą chcę wam pokazać, również jest taką pracą recyklingową, bym powiedziała, ponieważ wykorzystałam tutaj końcówki i kolekcji, które miałam dostępne. To jest chyba od skrapent, mi jakiś papier, ten to nawet nie wiem skąd. Natomiast a, dzięki wykorzystaniu tej kompozycji kwiatowej całość ładnie ze sobą współgra. Jeśli chodzi o ten środkowy panel, możecie się przyjrzeć, że został on stworzony z takich wąskich pasków ponaklejanych na kawałeczek papierowej bazy, dzięki czemu stworzyły one mi fajne tło do ułożenia kompozycji. I dzięki temu, że papier jest w jednej tonacji kolorystycznej, to delikatne deseny, które się na nim pojawiają. Wcale nie przeszkadzają, i myślę, że um, tak wykorzystane tło będzie naprawdę fajną ozdobą pracy. E jeśli chodzi o elementy, są one też wycięte z kolekcji. Rosy Days od mi. Nie wszystkie elementy były, pochodzą z arkusza do wycięcia, ponieważ część z nich po prostu powycinałam z różnych resztek arkuszy. Powycinałam też z tych kółeczek, które były na okładce do kolekcji. I dzięki temu udało mi się stworzyć taką niby kopertową kartkę, ale jednak zawierającą kilka warstw na dystansach. Serwetka, która tu się pojawia. To jedna z moich ulubionych. Pochodzi od Craft and You Design. A ta kobieca grafika na środku z kolei jest od Craft O'Clocka z kolekcji Soulmates z tych etykietek. I muszę przyznać, że ja osobiście nie przepadam za postaciami na pracach. Natomiast kobiece grafiki, szczególnie te odwrócone tyłem lub takie, na których nie jest widoczna twarz, Skradły moje serce i bardzo chętnie wykorzystuję je szczególnie w tych pracach osiemnastkowych, bo ta również za chwilę zostanie spersonalizowana na osiemnasty urodziny. Jeśli chodzi o środek, wykleiłam go takimi kawałeczkami z takich arkuszy niewielkich z takimi ramkami, kiedy przyjdą tutaj życzenia, kiedy przyjdzie tutaj kieszonka na upominek pieniężny bądź na bon to zupełnie nie będzie widać, że to są fragmenty z różnych arkuszy myślę, że taka kartka również paczurkowa jest bardzo ciekawym pomysłem na wykorzystanie końcówek różnych kolekcji możecie zobaczyć jak takie tło wygląda jeszcze przed jego zagospodarowaniem przygotowałam sobie kolejny taki panel więc myślę, że za jakiś czas też będę miała okazję go wykorzystać. Następna dzisiejsza kartka nie jest kartką resztkową. Do tej specjalnie zaopatrzyłam się w pełną kolekcję Sunflowers marki Scrap and Me. Nie jest to wcale nowa kolekcja, jest to, to są papiery dwu bądź nawet trzyletnie, które natomiast bardzo, ale bardzo mi się podobają. A czas sierpniowy to uważam, najlepszy czas na używanie motywu słoneczników w swoich pracach. Jest to taka standardowa kartka do pudełka, którą stworzyłam z wykorzystaniem jak największej ilości tych kwiatowych kompozycji, czyli ona pojawia mi się tutaj z tyłu kartki, pojawia się w środku. Na tej, na tej wewnętrznej stronie postanowiłam wykorzystać również taki bardzo kwiatowy arkusz, który stanowi mi tutaj piękną ramkę. Oczywiście na środku taki bardziej stonowany panel, na którym ułożyłam kompozycję z elementów do wycięcia. Te elementy były w promocji po 2,50 za arkusz, więc zaopatrzyłam się aż dwa, żeby starczyło mi na większą ilość kartek. Mamy tutaj serwetkę z tego wykrojnika, o który często pytacie. To są takie niewielkie wykrojniki. Ja je kupiłam w zestawie trzech sztuk kiedyś, już dawno temu na Allegro. One nie są żadne markowe, nie są już na pewno nigdzie dostępne. A ten rozmiar bardzo fajnie właśnie wpisuje się w taki klimat kartek na uroczystości, jakieś okrągłe jubileusze, ponieważ wystarczy dodać cyferki z wykrojnika i praca gotowa. W tej pracy wykorzystałam również kompozycję 3D zawierającą papierowe kwiaty, sweethearty i mini sweethearty oraz papierową różę. Te kwiaty zakupiłam w sobie w sklepie skrapkowo.pl. No i romantycznego charakteru dodaję tutaj fragment koroneczki, który wystaje nam spod tej kompozycji, ale jest bardzo według mnie wdzięcznym elementem Tejże pracy skrapowej. Co o niej myślicie? Jak dla mnie rewelacja! Ja tam nie mam za grosz samokrytyki dzisiaj. Ostatnia praca na dzisiaj to Exploding Box na osiemnastkę. Tutaj również myślę, że pokazałam swoje pokłady kreatywności niekoniecznie pod kątem wykorzystania ścinek, ale pod kątem przygotowania samodzielnego. Grafik, jakie znajdują się w tym Exploding Boxie, ale zaczynając od początku, mamy tutaj wieczko, które zostało udekorowane czarnymi balonami pochodzącymi z wykrojnika. Wykrojnik od Craft You Design. Te baloniki kosztowały mnie kiedyś kilka złotych, sześć, może osiem. Co prawda nie używam ich, ich zbyt często, ale myślę, że za te kilka złotych. Warto było mieć takie wykrojniki w swoich zbiorach i zasobach. Napis 18 arka to są literki, które mają imitować klawisze z klawiatury komputerowej. Przygotowałam sobie je samodzielnie w programie graficznym. Myślę, że całkiem fajnie imitują te klawisze. Jeśli chodzi o boki. Tego boksa, to one zostały w bardzo prosty sposób oklejone papierami skrapowymi. Natomiast, jeśli nie poznajecie jeszcze tej kolekcji, to może Was nieco zaskoczy, ponieważ ten boks powstał z kolekcji dziecięcej od Craft O'Clocka i jest to kolekcja Cosmic Adventures. Nie mam okładki, natomiast całość papierów właśnie bazuje na takich. Kosmicznych motywach na ciemnych, granatowych bądź fioletowych tłach i bardzo do mnie przemawia, a nie jest to już moja pierwsza praca męska, wykonana właśnie z tychże papierów dziecięcych. No to jak? Otwieramy. I uwaga: tam tararam mamy boksa dla miłośnika gier komputerowych, gier wideo PlayStation. Jeśli chodzi o tego boksa, to od razu pewnie rzuci wam się w oczy, że nie są to standardowe grafiki z papierów skrapowych. Ale przecież nie zawsze musimy korzystać z papierów skrapowych w swojej pracy. Przecież internet jest studnią bez dna, jeśli chodzi o darmowe bądź też odpłatne grafiki i inne materiały. Ja wykorzystałam sobie grafiki pobrane z internetu, chyba ze strony Freepik, ale nie jestem tak na 100% pewna. Bardzo spodobały mi się te elementy w takich bardzo nasyconych kolorach, z takimi jakby chlapnięciami farby. Postanowiłam je wykorzystać również na tłach. I elementy te powycinałam dwukrotnie, częściowo podniosłam na dystansach. Po to, żeby stworzyć tutaj właśnie efekt 3D, więc mamy tutaj atrybuty każdego szanującego się gracza, czyli y, słuchawki gamingowe, mamy również tutaj y, kontroler, jak również mamy tutaj y, awatar gracza. Poparcie y, wykorzystam tutaj kilka różnych warstw papierów. Mamy papiery z kolekcji, później czarny papier bazowy. Później znowu papiery z kolekcji i moją grafikę przygotowaną na białym tle. Wszystko to zostało rozdzielane dystansami, dzięki czemu, mimo dość prostej formy, ten boks nadal jest takim boksem przestrzennym. Tutaj, oczywiście, hmm, życzenia. Na środku, tak jak mnie poproszono i jak najbardziej lubię robić, małe pudełko z miejscem na prezent w formie pieniężnej. E, żeby nie było żadnych wątpliwości, wieczko tego pudełka ozdobiłam e, grafikami prezentów. Są to grafiki wycięte z bloczka Pop-Up od Screp Boysów. Jeśli chodzi o samo to pudełko, ono powstało z papieru bazowego czarnego które ozdobiłam maską i tuszami. Maska od agaterii w takiej litery, cyfry bardzo fajnie sprawdza się w różnych pracach męskich, jak i młodzieżowych. Wykorzystałam sobie tutaj kilka wymieszanych kolorów tuszu, fioletowy, niebieski, nieco żółtego, dzięki czemu całość prezentuje się, myślę, oryginalnie, tak świeżo, młodzieżowo. No, i też klimatem nawiązuje do, do tej tematyki komputerowej, do tej tematyki gier pewnie, bądź też programowania. Całość myślę, że jak najbardziej dla takiego wchodzącego w dorosłość młodego człowieka ciekawa jestem, co na ten temat myślicie. Ciekawa jestem, czy Wasze prace powstają zawsze wyłącznie z papierów skrapowych? Ponieważ ja pomyślałam sobie nad takim challenge'em, aby spróbować wykonać kilka prac bez użycia papierów skrapowych. Przecież mamy wiele różnych i ciekawych metod na samodzielne zdobienie teł. Mamy przecież grafiki, które można gdzieś tam z czeluści internetu wyszperać, z różnych freepików można ewentualnie zakupić na Etsy. Mamy przecież dostęp do. Darmowej kanwy, na przykład, która, no tak jak właśnie w wersji darmowej, jest po prostu no, bezpłatna, tak. Mamy e, bardzo mnóstwo ciekawych inspiracji na Pinterestie. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was również podejmie się takiego wyzwania przygotowania pracy bez papierów skrapowych. I jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to by było na tyle. Mimo wakacyjnego okresu udało mi się zrobić e, tych prac 7 plus album, który, który zobaczycie niebawem. E, a tymczasem ciekawa jestem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta o serii Album Niejedno Ma Imię? I czy jesteście ciekawi, z jaką tym razem formą albumową do Was przyjdę? A to wszystko już po wakacjach. Do zobaczenia!